Siemka, ja jestem Adacho i nawet nie wiecie, jakbym chciał, żeby miesiąc trwał troszeczkę dłużej, albo żeby wszystkie ciekawe rzeczy nie kumulowały się pod koniec miesiąca, bo przegląd grupy jest czymś obowiązkowym i dzisiaj jest ostatni dzień, w którym mogę wam ten przegląd wrzucić, także rzeczy, które chciałbym wam wrzucić zamiast tego, będą musiały poczekać. No ale mniejsza. Jesteśmy na grupie facebookowej Zakola Adacha i jeśli pamiętacie, jaka zasada, jaka, można nawet powiedzieć, nagroda, wyróżnienie zostało wprowadzone miesiąc temu, to na pewno pamiętacie, że chodzi o post miesiąca, który w zeszłym miesiącu, w październiku, dostał Grzegorz i Grzegorz zadecydował, że chce zadać pytanie do Koku i to pytanie oczywiście się w Kokle znalazło. Propos dzisiejszego miesiąca, tego miesiąca, który się teraz kończy, listopada, to być może domyślacie się, jaki post zyska nagrodę, bo już o tym wspominałem, ale jeśli nie wiecie, to dzisiaj się przekonacie. Powoli zbliżamy się do liczby 10 tysięcy członków. Nie mam pojęcia, czy z tej okazji coś będzie specjalnego wrzucone na grupę. Szczerze mówiąc, to nawet o tym nie myślałem, bo jest to grupa, która po prostu sobie jest, prawda? Ktoś, kto chce wyrazić się artystycznie albo wrzucić coś ciekawego, zaprosić do dyskusji, albo zapytać, zadać jakieś pytanie, bo takie osoby też się znajdują, na przykład jaki telefon kupić spośród jednego czy drugiego. Myślę, że odkąd zabroniliśmy wrzucać repostów i dzielić się treściami o niskiej jakości, to jest znacznie czyściej na grupie, ale ja nie będę wam już przedłużał, przechodzimy do pierwszego postu, który jest postem i już widzę, że się tutaj powiadomienie jakieś włącza, które będzie mi się pojawiać na każdej karcie teraz, bo tak to robi Facebook, że jak odpalę kilka kart i na jednej nagle dostanę powiadomienie, to potem ono się pojawia na każdej karcie. Krzysztof Karpiński, czyli jeden z głównych rysowników na grupce, którego rysunki nawet mam na ścianie i to w sumie trzy, a jeszcze dwa w szafce, bo nie mam już na nie miejsca i w sumie to są rysunki z Demon Slayera, także nie wiem, co to są za postacie. Na bas grał takiego Gokiego. Co prawda wyszedł tak z 20 lat młodszy, ale i tak jestem zadowolony. 20 lat młodszy? Według mnie wygląda zajebiście. Ktoś tutaj zwraca uwagę na ucho. Ja powiem wam szczerze, że w pierwszej sekundzie tego nie zauważyłem, ale bardzo mi się podoba to, jak Krzysiu rysuje nos i oczy. Ja mam szczęście posiadać chyba jedne z lepszych rysunków Krzysztofa, bo tak jak podobają mi się te, które wrzuca na grupę, i uważam, że ten styl, który Krzysiu tutaj prezentuje, zwłaszcza pod kątem tych włosów, to jest niesamowity. Chociaż muszę przyznać, że wejdę sobie tak, Krzysiu, na twój profil, bo tam wrzucałeś takiego Wegetę, który miał dość śmieszne włosy. On tutaj, Gohan, został wrzucony. Dziś był taki Wegeta, który miał śmieszne włosy. No patrzcie tego gościa. Usunąłeś tego Wegetę? Tam był taki Wegeta, który miał takie śmieszne włosy, takie trochę za krótkie. No ale mniejsza. Tak jak praktycznie wszystkie rysunki Krzysztofa mi się podobają, tak te, które mam na ścianie, to uważam, że są, no, że po prostu są even further beyond, jak to mówił Goku, transformując się w SSJ3. Wywalone w kosmos, także Krzysiu, wielki props. O, wiesz co, kurde, no 56 reakcji, mógłbym dać jeszcze jedną. Czemu tak mało reakcji za taki piękny rysunek? Jeszcze jedna reakcja dla Krzysia, żeby było 57. Od dziś wierzę w istnienie reptylianów. Pozdrawiam z drugiej strony. Chodzi o to, że mam takie kółko do oświetlenia, którego teraz nie muszę używać. Ale jak je włączę, o widzicie, jak się w okularach odbija? No jak je włączę, to czasami tak to wygląda. Ja nie zwracam uwagi na to, jak... Znaczy ja tego nie widziałem, bo ja patrzyłem tutaj na mangę, czytałem mangę. Można powiedzieć, że oczy wyszły z orbit. Moja reakcja na ten post. Wiecie co? To już mnie zaczyna męczyć. Dosłownie ta czapka jest w takim ułożeniu od jakichś 2 miesięcy przynajmniej i ja jej od tego czasu ani razu nie dotknąłem, żeby nie zniszczyć tej buzi, tej miny, prawda? I dosłownie nadal powstają posty na ten temat, powstają komentarze. Mało tego, dzisiaj nawet, zobaczcie. O, Michał Moliński. Tak sobie oglądam najnowszy odcinek i tak spojrzałem w słynną twarz w czapce, czapkową twarz, Twarzosława Czapkowskiego, czy jak zwał, tak go zwał. I widzę, że uniósł on brew. Czyżby wstęp do przebudzenia jaźni i powstania nowej postaci w Adachoverse? Tak, dałem z siebie całe 30%. W ogóle przez przypadek trafiłeś do tego przeglądu grupy. Jak już coś takiego robić, to lepiej to powiększyć, a nie tak tylko zmniejszyć. No ale ja tej czapki nie ruszam i ona nagle podniosła brew? No o co tu chodzi? Czasami mam wrażenie, że dosłownie to, co jest tutaj za moimi plecami, to skupia waszą uwagę bardziej niż treść odcinka. Kto chce, mogę załatwić więcej. Ręcznie malowane. Krzysztof tutaj, z tego co widzę, to zajmuje się ręcznym malowaniem figurek i okłamałbym was, gdybym powiedział, że nie jestem pod wrażeniem. Wygląda to zajebiście, ale zwróćcie uwagę na to, co tutaj wrzucił jeszcze w tym poście, w zasadzie w tym zdjęciu. Ma kilka... No, w zasadzie, kurwa, tutaj jest 8 różnych Weget i każdy ma inną transformację, inny kolor.
bazowa forma, tu jest forma SSJ, podejrzewam, że to miałoby być SSJ 2, chociaż tak naprawdę no tutaj cały czas jest to bazowane na jednym i tym samym modelu, więc ułożenie włosów się nie różni, ale jest większa krew tutaj, rany i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest Majin Vegeta, który no nie ma aż tak dobrze zarysowanych tych eyelinerów, więc ja bym to, jakbym mógł, to bym poprawił, bo Majin Vegeta to nie różnił się tylko i wyłącznie tym M, ale też żyłami i tak dalej. Tutaj mamy Vegeta Blue, chociaż kolorystycznie bardziej mi przypomina Blue Evolution, bo Blue to było tutaj. A tutaj mamy Vegeta God. To jest coś w stylu Ultra Ego chyba kolorystycznie, chociaż Vegeta nie miał brwi w tamtej transformacji. No i tutaj już chyba poleciał Krzysztof freestylem i narysował coś, co miałby być Ultra Instynktem, ale musicie przyznać, że naprawdę to wygląda fajnie. W ogóle tutaj ktoś poprosił o Gohana i tutaj jest pokazane, jak wygląda przed i po malowaniu. Patrzcie. No kurde, jakbym po prostu taką figurkę sobie odpicował, bo ten po lewej stronie wygląda bardzo plastikowo, a ten po prawej jak wyciągnięty z mangi. Także Krzysztof, masz talent. Bardzo mi się to podoba. Nie rozumiem trochę tego mema, że co, że jest, jak ktoś jest głupi i przeczyta Berserka, to staje się mądry? Dlaczego ja jestem pokazany jako głupi, a mój brat jako ten mądry? Chyba, że chodzi o to, że jestem beztroski, a potem jak przeczytam mangę Berserka, która jest taka mroczna, to staje się mroczny. I jest mi smutno w życiu, bo przeczytałem coś bardzo ciężkiego. A propos Berserka, gdzie to jest? Tutaj. Jeszcze nie zacząłem czytać. Przeczytałem dwa tomy, ale przeczytam ten tom. Planowałem i myślę, że nadal planuję wrzucić jakieś przemyślenia krótkie odnośnie Berserka, chociaż nie wiem, czy ja tam mam dużo do powiedzenia. Już to, co miałem powiedzieć, to mówiłem na streamie. Swoją drogą, przy okazji polecam wam płytkę, którą mam akurat włożoną do wieży. Tak się nazywa wykonawca. 2814, czyli 2814 i Rain Temple to jest tytuł. Taki ambient, bez słów, taki powiedzmy instrumental, bardzo, bardzo lubię, jeden z moich ulubionych, w zasadzie to nie jest jeden wykonawca, tylko taki projekt wspólny dwóch wykonawców, także poznałem tę muzykę na pierwszym roku studiów, zasypiałem sobie do pierwszej płyty, która nazywa się Birth of the New Day. A ta płyta to jest coś, co sobie kupiłem, bo była wersja fizyczna. Do tej muzyki napisałem licencjat, do kolejnej płyty jak wyszła to napisałem magisterkę. I do tej płyty zasypiam także, do tej płyty, do tego wykonawcy, bo tam nie jest tylko, tam są cztery różne płyty i dwa takie powiedzmy dwie epki. Kogo to obchodzi? Ale jak ktoś będzie chciał to sprawdzić. Goku wracający z zaświatów. Vegeta. Z tego co pamiętam, to Vegeta w sumie bardziej miał takiego hate bonera w stronę Goku, że nienawidzę cię Goku, w zasadzie Kakarocie, ale chcę z tobą walczyć, bo jesteś moim idolem. Też nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest hate boner. Hate boner to takie bardziej określenie, że ktoś kogoś bardzo, bardzo nie lubi, a tutaj ja bym właśnie to potraktował dosłownie, że jednocześnie Vegeta nie cierpiał, nie znosił Goku, ale konar mu zapłonął, jak się dowiedział, że Goku wróci z zaświatów. Master Roshi pozdrawia zakolaków z polskiej imprezy w Danii. A co, ty tam sam byłeś? Znaczy ja wiem, że tutaj na drugim... A nie, tam jeszcze jest jakiś chłopczyna w tle. Niezłą ekipę sobie zmontowałeś. Ale co to jest za impreza? Tutaj jakieś parę stolików? To jakieś takie chyba przedszkolne, co? Albo może dopiero na początku tutaj byliście. Przyszliście jako pierwsi i dopiero goście przychodzili. Zresztą, czym ja się przejmuję? No tutaj trzeba docenić ten cosplay. Bardzo fajna pała w ogóle, w sensie ten staw. To berło masz fajne. Jeszcze taki łysy, ogolony, kurde. No elegancko się to prezentuje cała wasza trójka. Także dziękuję za podzielenie się tymi pięknymi chwilami. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas. Chociaż widząc po minach, nie twojej, tylko twoich towarzyszy, to na pewno było dobrze i bawiliście się przednio. Dawid Mrowiec, również jeden z fajniejszych tutaj rysowników, tym razem wziął się za tapiokę, czyli za tapiona. Tampon, napisał Piotr Sulewski. Jak Dawid wrzuca rysunek, to ja zawsze lajkuję. No po prostu taki już jestem. Widzę rysunek Dawida Mrowca, bije lajka. I tym razem było nie inaczej. Dziękuję za podzielenie się pracą. O, to jest post, który trochę próbował mnie chyba sprowokować, aczkolwiek w sposób, w który byłem już prawdopodobnie przez tę samą osobę prowokowany kilka razy. Oczywiście nie jest to słowo w moim przypadku nacechowane pejoratywnie. Bardziej bym powiedział takie zaproszenie do żartu. Z tego co widzę, kolega tutaj zmienił sobie imię i nazwisko na Facebooku. Nie tylko zresztą imię i nazwisko, ale to przede wszystkim na Bidoniusz Zajebichuszka. Nie muszę wam tłumaczyć do czyjego imienia i nazwiska, w zasadzie do nazwiska, bo Adam nie brzmi jak Bidoniusz, ale rozumiem, że to jest nawiązanie do mnie. Plus jeszcze na profilowym ustawił sobie zdjęcie czegoś, co ja
wygrałem, będąc młodym chłopcem, będąc małym chłopcem w konkursie Pysio. Kiedyś brałem udział w konkursie Pysio, tam trzeba było kupić sok Pysio i na odwrocie etykiety było jakieś zadanie, w sensie rozwiązać krzyżówkę, coś takiego i wysłać to potem na adres, który też tam był podany, listem. No i myśmy to zrobili. Rodzice mi pomogli, wysłaliśmy, no i co się okazało? Że wygrałem Pysio bidon, czyli to, co właśnie tutaj bidoniusz ustawił sobie na profilowym. Czyli po prostu bidon, tylko że taki stylizowany na Pysio. Chyba właśnie nawet zielony miałem, także myślę, że tutaj też jest trafiony kolor. No ale co zrobił bidoniusz? Zwróćcie uwagę, to jest kadr z mojego filmu z sagą Moro. On tutaj poprzestawiał wszystko. Bigos chciałem powiedzieć. Bidon saga w pigułce, Adachoverse. Hasztagi nawet są zmienione. Bidon Authority, Super Thief, Kryminał. Przynajmniej ma suba z dzwonkiem i dał lajka, dziękuję bardzo. W tle w ogóle leży bidon, jakieś tu rękawiczki chyba do... Nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem co to jest, rękawiczki chyba to są. No i ja mam kominiarkę, jakbym był złodziejem, bo za każdym razem na live pojawia się ten sam kolega, na... już nie pamiętam jak on się nazywa. Piotr Luj? Nie pamiętam dokładnie, może być, że Piotr. I pisze na czacie, że ukradłem bidon. Ja go nie ukradłem, ja go wygrałem w konkursie, nie wiem skąd ty to w ogóle wziąłeś. Brałem udział w konkursie. Wiecie, jakie rzeczy jeszcze kiedyś wygrałem? Zegarek bodajże ze Shreka. Taki plastikowy mały zegarek ze Shreka chyba też wygrałem, ale to musiałbym sprawdzić, bo nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że coś takiego też było. Serio? Adacho zrobił ten profil czy kto? Tak, ja w wolnej chwili tak mi się nudziło, że założyłem sobie profil bidoniusz zajebichuszka i zrobiłem sobie mema o sobie i go wrzuciłem na własną grupę. Tak mi się nudzi. Drillowcem? Nie wiem co to znaczy drill. Że co, że kradnę bidony? O co chodzi z drillowcem? Nie wiem co to znaczy, wytłumaczcie. Mateusz, nowa dla nas, kolekcja kart od Panini na polskim rynku. Czekamy na unboxing, panie Adamie. Wiesz co? Widząc, że jest to od Panini i widząc, że jest to praktycznie no, kopia tego, co mamy już tutaj w Polsce w związku z tymi kartami Legend of the Sengoku, The Legend of Sengoku w zasadzie chyba tam było, albo nawet nie wiem, czy tam było The. Ja widzę już, jak to wygląda. Ten album jest taki sam, jak w przypadku tych poprzednich kart i tak jak ostatnio dostałem te karty Diramix z włoskiej firmy, ten album też był w takiej formie, powiedzmy, plastikowej, ale tutaj plus polegał na tym, że te strony są ponumerowane już tutaj, jakby z góry, prawda? A w przypadku tego polskiego albumu, to nie dość, że tam nie było numerów i oni dali nam paseczki z naklejek, kurwa milion naklejek, które trzeba było pojedynczo naklejać na konkretnych stronach, żeby samemu sobie numerować te strony, to jest jedna sprawa. A druga była taka, że stron było mniej, a w zasadzie może kart było więcej i na jednej stronie można było włożyć kartę z jednej strony i z drugiej strony, tak że one się tyłami stykały, więc można było patrzeć w albumie tylko na przód kart. W tym albumie z Włoch można patrzeć na przód i na tył, numery są już z góry zrobione i z tego co widzę tutaj te jakieś karty w ogóle, czy one mają jakieś rzadkości, limited edition, no mógłbym to kupić, żeby po prostu pokazać wam na filmie i ewentualnie przestrzec was przed zakupem, ale jeśli to wygląda tak samo jak ta poprzednia kolekcja kart z Panini, no to szkoda na to pieniędzy i no wiecie, może pójdę do Empiku i zobaczę, jak to wygląda, jeśli to będzie w Empiku, możecie mi powiedzieć, w jakim to jest sklepie, ale prawdopodobnie szkoda na to pieniędzy, no ale mówię, może zobaczę. No i moi drodzy, przechodzimy do czegoś, co prawdopodobnie się domyślaliście, że zostało postem tego miesiąca. Absolutnie bezprecedensowa sytuacja. Kilka dni temu na moim kanale pojawiła się reakcja na mangę o mnie. Adacho Balls, odrodzony jako Adacho. Tomek Prucnal, tak jak tutaj napisał, po 2 miesiącach bazgrania przedstawił nam mangę Adacho Balls. Manga powstała w ramach mojej nauki rysowania, więc zachęcam do wyrozumiałości oraz podzielenia się opinią w komentarzu. No i dał link do mangi. I okazuje się, że manga ma 31 paneli. Zareagowałem na nią na swoim kanale, także tam przypięty komentarz ma Tomek pod tamtym filmem, także jeśli chcecie, to możecie tam mu napisać miłe słowo, jeśli was nie ma na grupie. Bez żadnego bliskiego drugiego miejsca wygrywa post miesiąca. Także Tomek, jeśli chcesz faktycznie jako nagrodę odebrać darmowe pytanie do koku odnośnie czego tam chcesz, to możesz je napisać pod tym filmem. Ja wiem, jakie tam masz konto na YouTubie, bo już pisałeś, także będę wiedział, że to ty. Jeśli nie chcesz pytania do koku, to chciałbym, żebyś odezwał się do mojego maila adacho.kontakt@gmail.com, który tutaj, proszę bardzo, jest wyświetlony, ale go tymczasowo wyłączyłem. To jest mój mail i ja bym chciał, żebyś mi napisał na przykład, jeśli mieszkasz w Polsce, jakiś paczkomat obok ciebie,
albo jakiś swój adres i ja ci wyślę jakąś skromną paczuszkę w ramach podziękowania za to, co tutaj stworzyłeś. Możemy się tak umówić. Wybierz, którą opcję chcesz. Uważam, że za taką mangę się należy i myślę, że bardzo dużo osób się ze mną zgodzi, bo takiego pozytywnego odzewu na mangę to nie było nawet w przypadku Kakumei. Jeśli chcecie to zobaczyć, to odsyłam do tego filmu, który wrzuciłem i tam możecie napisać miłe słowo pod komentarzem Tomasza. No tak, to już nawet wrzucałem w formie posta. Pan Artur Baranowski bodajże wygrał jeden odcinek 1 z 10, osiągając maksymalną liczbę punktów. No to było coś niesamowitego i uważam, że bardzo szkoda, że się pan Artur nie pojawił w finale. I teraz się zastanawiam, bo tam krąży jakaś wersja wydarzeń, że jemu się w drodze na nagranie spóźniło, zepsuło auto, więc on nie mógł tam dojechać. I teraz pytanie. Nie mógł go ktoś, nie wiem, podwieźć? Przecież on, cała Polska by mu pomogła. No gdyby on, nie wiem, napisał gdziekolwiek, że ma zepsute auto, przecież nawet organizatorzy powinni wysłać po niego jakąś lawetę czy cokolwiek. No wiecie, o co chodzi. Taka osoba kilka godzin przed nagrywaniem programu ma awarię auta gdzieś w połowie drogi i nie ma jak tego załatwić. A druga sprawa jest taka, że gość się nie pojawia przy początku nagrywania i nikt się jakby nie próbuje dowiedzieć i startują bez niego. No jakby, wiecie, no jest ustalony termin i tak dalej. Być może nie byłoby to w porządku wobec innych uczestników, którzy postawili się punktualnie i powiedzieliby, że oni chcą grać i tak dalej. No ale myślę, że można to było jakoś załatwić. Myślę, że tutaj ta pierwsza opcja, żeby ktoś go podwiózł, no nie wiem, żeby wysłali kogoś po niego, żeby poszedł na stację benzynową i powiedział, hej, podwieźliśmy mnie tam i tam, a to ty, jesteś jeden z 10, 803 punkty Artur, oczywiście, że cię podwiozę. Jak gdybym tam był, to bym go podwiózł. Nawet bez prawka. No ale wiecie, krążą jakieś teorie spiskowe, że pan Artur się scykał i dlatego nie pojechał, bo się bał, że popełni jakiś błąd i że już nie będzie tym Arturem, który wiedział wszystko. Tak czy siak, wielkie gratulacje dla pana Artura, uważam, że to jest i tak wielkie osiągnięcie swoją drogą. Z tego co słyszałem, to i tak wygrał 10 tysięcy złotych za największą liczbę punktów, także osoby, które grały jakby w półfinale, w sensie w eliminacjach, a potem w finale, to i tak w dwóch odcinkach nie przebiły tego wyniku, który pan Artur uzyskał w jednym odcinku. No niesamowita sprawa. Cieszę się, że chociaż te 10 koła dostał. Chociaż z drugiej strony, zobaczcie, teleturniej, w którym wygrywa się praktycznie tylko i wyłącznie wiedzą. No i refleksem tam, prawda, albo jakąś tam delikatną strategią, jak wyznaczacie innych zawodników, ale głównie wiedzą. I nagrody pieniężne są tak śmieszne, a na jakichś galach albo teleturniejach, w których no tak naprawdę decyduje szczęście, albo pytania są w ogóle jakieś banalne, to tam nagrody są znacznie, znacznie większe i to jest troszeczkę smutne, bo 1 z 10 według mnie to jest najlepszy teleturniej i obecnie chyba po prostu jedyny, który szanuję. Chociaż ja telewizji w ogóle nie mam, nie oglądam, więc nie wiem, może się pojawiły jakieś, które by mi też się spodobały. Maciej Pietruczyk, bardzo ładny Goku. Ja się tylko zastanawiam, Maciej, jak to jest, że ty rysujesz tak ładnie, a piszesz jakbyś miał 7 lat. Już chyba miesiąc temu to mówiłem. No ale cieniowanko mi się tutaj podoba. Ten Gok wygląda naprawdę nieźle. Peder oczywiście też wrzucił coś od siebie. A propos właśnie czapki. Te Giga Chado czapkę znają już chyba wszyscy widzowie Adacha, ale gdzieś w alternatywnym wszechświecie... Jeszcze garnitur tutaj ubrała. Peder, ej, zobaczcie w ogóle, że ja mam, moja głowa ma haczyk. Te grafiki Pedera to są dosłownie idealne grafiki na miniaturki. Peder, no wiesz co, mimo tego, że Tomek z tą mangą, no tutaj po prostu rozwalił konkurencję na łopatki i to on wygrał post miesiąca, to ja uważam, że twoje po prostu grafiki to jest idealna sprawa na miniaturki tych przeglądów. Także myślę, że ta grafika też się pojawi na miniaturce tego filmu. Chociaż jeszcze nie podjąłem decyzji. Pomyślmy, Gryffindor! Adam Lamczyk wrzucił coś takiego. Wiecie co? Jest gościu, który się nazywa Felipart. Felipart, on się tak nazywa przez 2L i on wrzuca podobne grafiki, ale... Bo tutaj napisał Adam, że 3 dni roboty na arkuszu A1. Okej, no dobra, to faktycznie zajęło ci dużo roboty, ale ten styl, kurde, on jest niesamowity. No Piccolo wygląda rewelacyjnie. Tylko wiesz co? Jak już rysujesz coś takiego świetnego, to byłoby fajnie, gdybyś zrobił też zdjęcie dobrej jakości, bo tutaj to po prostu wygląda słabo. W sensie, no rozmazane zdjęcie, nieostre i tak dalej. Adam, jak oglądasz to i ogarniesz
ogarniesz jakiś lepszy aparat, czy coś w tym stylu, telefon z jakimś dobrym aparatem, to możesz wrzucić to jeszcze raz, bo tutaj, no nie, czuję troszeczkę niedosyt, bo chciałbym zobaczyć więcej detali, bo rysunek naprawdę mi się podoba. Many Sky, siema zakolaki, moja narzeczona zajmuje się hobbystycznie robieniem makram, torebek ze sznurków itd. A od jakiegoś czasu ma fazę na robienie pluszaków. Ostatnim jest tworem jest Goku, którego zrobiła dla mnie. Jak się podoba? Zajebisty, wiecie, jak wygląda trochę jak z Adventure Time. Jak się nazywał? Flynn and Jake? Jake to był pies. Flynn to się nazywał ten chłopak, nie? Ciekawe, czy ktoś napisze, że z Adventure Time, bo no to jest... Nikt nie napisał, że wygląda jak z Adventure Time. No wygląda jak postać z Adventure Time, no kurde. Jestem pod wrażeniem i gdybym miał dziecko, to takiego pluszaka mógłbym mu dać. Kurde, nie dałem lajka nawet? Dodaję serce. Nie dla Dragon Ball Kakumei, tak dla Adacho Balls. Ja bym w ogóle dał tak. Drake, który pokazuje, że tak. I tutaj, i tutaj. Obie mangi są zajebiste. Michał Gliszczyński, który ostatnio wrzucał swajańską zbroję, a teraz dosłownie... Patrzcie to. Dosłownie, nie wiem o co mu chodzi, ale chłop jest niesamowity. Tylko bez muzyki, dobrze? Zrobił zbroję Broly'ego. Jako choreografię, w ogóle tu efekty specjalne, boom. Michał, uważaj, bo mi tutaj przez ekran mi się przebijesz. Możecie sobie tam wejść na jego Instagrama, czy tam TikToka, nie wiem o co tutaj chodzi. Instagram tutaj jest. No, powiem wam, że Michał robi dobrą robotę. No to tutaj jest w tle, tutaj też jest jakby poprzednia jego praca, w zasadzie poprzednie prace. Ostatnio wrzucał sajańską zbroję. Głowa Broly'ego nawet powstała, no trochę duża, ale wygląda rewelacyjnie. Tylko, że głowa Broly'ego to jest z Dragon Balla Z. A zbroja jest z Dragon Balla Super, w ogóle strój. No ale okej, szczegół. Wydaje mi się, że najłatwiejszą kwestią tego cosplayu był ten zielony ręcznik, który masz zawiązany na pasie. Pozdro. Przemysław, zobaczcie jaki Przemysław jest małpiszą. Przemysław jest, chyba Przemysław jeszcze coś wrzucał, prawda? Też jest fanem SSJ4? Tak mi się wydaje. Zobaczymy co zrobi tutaj, bo ja nawet nie pamiętam. O! A, dobra, pamiętam już. Rzuca się z liany na liany. W ostatnim przeglądzie zobaczyłem swoje małpie harce. A, czyli byłeś, faktycznie. I chciałbym podzielić się z wami, co można jeszcze robić na drążkach. Pozdrawiam. Patrzcie, jaka małpa. SSJ4 w prawdziwym życiu. Nie no, Przemysław, tutaj macie jego TikToka. Przemysław. O kurde, ale tutaj powywijał więcej w tym niku chyba niż na drążkach. Pozdrawiam serdecznie, bardzo ładna forma, to mi się podoba, tak trzeba żyć. Lecę sobie z Anglii do Niemiec na imprezę, a tu młody Japończyk ogląda nasze ulubione anime. Nasze ulubione anime? Przecież to jest One Piece. Czy to już jest grupa One Piece? No nie wierzę. Propos One Piece, dużo osób cały czas pyta kiedy kolejny odcinek. Jestem w okolicach odcinka 336. Omówienie będzie na początku grudnia. No i Grzegorz, który ostatnio wygrał post miesiąca, teraz też wrzucił na początku listopada Ultimate Battle, którego nie mogę wam puścić w całości, bo są prawa autorskie, ale mogę wam puścić kawałek. No pięknie, tutaj riff gitarowy i tak dalej. Mogę tutaj się powiększyć, podczas gdy Grzegorz gra i w akompaniamencie Grzegorza, którego nie słychać, ale musicie sobie wyobrazić, że on gra... Podziękuję wam za obecność w dzisiejszym odcinku, podziękuję wszystkim tym, którzy wrzucają swoje posty na Zakoladach, a bardzo się cieszę, że grupa żyje, bardzo się cieszę, że osoby, które chcą się jakoś kreatywnie spełniać, dzielić się swoimi wizjami, właśnie robią to na naszej grupie za pośrednictwem tego forum internetowego, także jeśli wam się dzisiejszy odcinek podobał, zostawcie lajka. Zachęcam was oczywiście do tego, żeby dołączyć do grupy, tak jak mówiłem, zbliżamy się do tych 3 milionów, powiedziałem 3 milionów, czemu ja miałem w głowie 3 milionów? 10 tysięcy. 10, aż Grzegorz się rozczochrał cały. Kurwa, o co chodzi? Grzegorz, uważaj. 10 tysięcy członków. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zostawcie suba. Oczywiście przypominam Tomaszowi o tym, co powiedziałem w kwestii posta miesiąca. Dzięki jeszcze raz. Życzę wam miłego, spokojnego dnia. Wszystkiego dobrego w grudniu, który zaczynamy już niebawem, także... A, jeszcze jedna sprawa, już pewnie nikogo tutaj nie ma. Dzisiaj stream z Dokana. Ja to zawsze mówię takie rzeczy na samym końcu. Znaczy planuję zrobić streama, więc pewnie będzie. Okej, nie przedłużam. Na razie, cześć, Diana. A ty mi Grzegorzu graj.